widzieliśmy już takiego, co przerabiał sterowniki, czyli klinował. Teraz widzimy takiego, co chleje. Ogólnie rzecz biorąc, w Polsce nie wolno chlać pracy i za to można dostać dyscyplinarkę. Zatem, jeżeli ten łeb pracuje w Polsce, to dobrze by było się dowiedzieć gdzie. Bo w tym momencie, nie dość, że dyscyplinarka, to jeszcze zabrane uprawnienia. Tak powinno być, tak powinno się kończyć i działać wobec po prostu pijaków. Nie interesuje mnie to, że to bezalkoholowe na przykład. Jeżeli dałoby radę to udowodnić, to można podciągnąć to nawet pod ustawę antyalkoholową. Takie czyny powodują, że jeżeli w internecie to przychodzi, to ktoś sobie może pomyśleć, że na budowie także. Jeżeli widzicie, że wasz operator jest pijany, albo pod wpływem, albo na kacu i go telepie, to jako budowlańcy powinniście na to patrzeć, bo on będzie nad wami jeździł. Jeżeli widzicie to jako kierownicy, to jeżeli on coś rozwali, to wy macie przerąbane, żebyście go tam puścili. Jeżeli widzicie to jako operatorzy inni, bo jest kolizja, no to sami chyba powinniście reagować, bo możecie dostać na przykład glinę. Zatem, durnot w internecie jest pełno, ale nic w internecie nie ginie, to jest raz. I czasami sami się pogrążają. Jeżeli pracuje na Ukrainie, to może go po prostu chłopacy z Ukrainy dojadą. Jeżeli w Polsce, szukamy.